W środę 23 lipca burmistrz Andrzej Rychowski spotkał się z Jakubem Wyczółkowskim, kajakarzem malborskiego klubu sportowego Nogat Malbork, który dzień wcześniej wrócił z Mistrzostw Świata Juniorów odbywających się na Węgrzech. Jakub Wyczółkowski, kajakarz z Malborka, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy w kajakarstwie juniorów. Jestem zadowolony bardzo z Mistrzostw Europy, z występu tam. Mieliśmy 5. miejsce na dwójce i to był czas taki bardzo bliski medalu. A jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to już troszeczkę gorzej poszło, ale jestem bardzo zadowolony. Andrzej Lewandowski, malborski klub sportowy Nogat. No, nie ukrywam, jest to dla mnie wielka przyjemność i też to jakieś podsumowanie mojej dotychczasowej kariery trenerskiej. No. Trenuję kajakarstwo od 6 lat, jest no tak już od niedawna jest to na bardzo wysokim poziomie. W tej elicie kajakowej był 6 juniorów najlepszych, bo tyle z tylu zawodników składała się drużyna kajakowa. No to takiego przypadku nie miałem i no, na dzień dzisiejszy jest to wynik topowy w Malborku i najlepszy, no, dyscyplina olimpijska w końcu. Za tydzień mamy Mistrzostwa Polski Juniorów i wystartuję tam na kajaku jedynce i mam też nadzieję na bardzo wysoki wynik. Aura nam też sprzyjała, ponieważ w tym roku praktycznie całą zimę pływaliśmy na wodzie z krótką przerwą w styczniu, jak Nogat był zamarznięty. No, dobra, duża praca wykonana też została na wodzie, także jest to też efekt, to tak mówię. Czyli podsumowując, praca, tylko i wyłącznie praca i umotywowana przede wszystkim praca. Rodzice bardzo wspierają, jeżdżą na wszystkie zawody, kibicują i jest to bardzo przyjemne dla mnie i dla kolegów z klubu, albo na przykład też z kadry, jak byli na Mistrzostwach Świata rodzice, kibicowali wszystkim. TV Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?